Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, jak zacząć latanie FPV w 2021 roku. Zapraszam. Pytanie o to, jak zacząć FPV, trafia do mnie kilka razy w tygodniu i każdemu z osobna muszę zawsze tłumaczyć mój punkt widzenia. Postanowiłem w końcu przygotować na ten temat film. Myślę, że każdego roku można to update'ować, no bo w tym roku mamy też drona DJI FPV, którego niektórzy używają i się zastanawiają, czy zacząć od niego, a może zacząć od 5 cali, a może kupić coś mniejszego, a może CineWhoopa, bo ma osłony i dakty. Także dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie, co moim zdaniem i jak powinniście zacząć, jeżeli chcecie latać FPV, a staje się to coraz bardziej popularne. Przygotowałem Ci tutaj trochę dronów i myślę, że na początek trzeba było zacząć od drona DJI FPV, bo to jest zawsze pierwsze pytanie, które jest kierowane do mnie, jak już ktoś się zastanawia i długo ogląda różne inne osoby na YouTubie, na przykład na amerykańskim YouTubie osoby, które pokazują, że tym dronem lata się fajnie i można latać tak naprawdę tak samo jak dronami zwykłymi, które sami budujemy. I teraz tak, moim zdaniem, jeżeli ktoś nie latał jeszcze nigdy FPV i chciałby spróbować i raczej nie chce mu się uczyć, żeby latać w akro, no bo akro, nie ukrywajmy, wymaga poświęcenia. Musimy tego drona ćwiczyć, próbować, rozwalać się, naprawiać i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś chce sobie spróbować latania FPV czysto hobbystycznie, z przyczyn rekreacyjno-społeczno upodobaniowych, no to ten dron jest dla niego. Wtedy kupuję sobie zestaw DJI FPV z goglami, z aparaturą, dokupuję sobie do tego jeszcze ze 3, 4, 5, 6 baterii i idzie na cały dzień sobie polatać w goglach. No może na cały dzień to trochę przesada, no bo 5 czy 6 baterii nie starczy mu na cały dzień, no ale wtedy ma naprawdę solidny zapas energii, żeby sobie polatać ze 2-3 godziny. I taka osoba wtedy, jeżeli nie latała nigdy wcześniej w akro, nie próbowała symulatora, może sobie odpalić tego drona w GPS-ie, założyć gogle, wystartować, polatać, pozwiedzać sobie okolice w goglach FPV. Oczywiście zgodnie z przepisami. Jeżeli ktoś planuje na takim dronie uczyć się latania w akro, bo i takie osoby do mnie pisały, to nie. Nie polecam tego, będzie to droga przez mękę i przez ból. Chodzi o to, że ten dron jest z mocnego plastiku, owszem, ale to jest dalej tylko plastik. Jeżeli uderzymy gdzieś o coś, to te czujniki na pewno mogą odpaść, ramiona się wyrywają. Jeżeli ktoś ogląda osoby tam, powiedzmy, z YouTube'a amerykańskiego, które mają tych dronów DJI FPV multum, bo nie wiem, dostają je od producenta po to, żeby pokazywało, że latanie tym dronem jest fajne i można latać w akro, no to jeżeli takie osoby mają, powiedzmy, tych dronów kilka i są w stanie, powiedzmy, rozwalić takiego drona, wziąć następnego, tego wysłać na naprawę, zapłacić za naprawę i tak dalej, no to wtedy tak, można się tak bawić, ale jeżeli ktoś na warunki hobbystyczne chce się na tym dronie nauczyć akro, to nie, tego nie polecam. Jeżeli ktoś już umie latać w akro i chce sobie polatać tym dronem, no to prawdopodobnie będzie zawiedziony i tak, bo jeżeli latał wcześniej jakimś dronem 5-calowym, to tak jak już kiedyś mówiłem, to nie jest dron dla osób, które już umieją latać dronami w akro i teraz chcą nagle sobie przeskoczyć na DJI, bo będą chciały więcej od niego, będą dużo więcej od niego wymagały, a on się nie zachowuje tak jak typowa 5-calówka czy typowe 3-cale. No, ma trochę inną charakterystykę lotu i też no, ten manual jest, powiedzmy, namiastką akro, no jest, powiedzmy, w 99% jak akro, ale wciskanie się tym dronem pomiędzy drzewa to nie jest dobry pomysł, bo jeżeli zahaczymy, no tak jak mówiłem, dużo rzeczy może się urwać, a jeżeli chodzi o takie wciskanie się między drzewa, to lepiej mieć jakąś konstrukcję zbudowaną na ramie karbonowej. Wtedy jak walniemy, to jest duże prawdopodobieństwo, że nic nie uszkodzimy. A jeżeli coś uszkodzimy, to może nie od razu obudowę, tylko śmigło, które jest tanie i szybko możemy je wymienić. Także ten dron, tak jak powiedziałem, jest dobry dla osoby, która nigdy nie latała w akro, chce sobie spróbować latania, no i ma trochę więcej pieniędzy, żeby sobie wydać na to, żeby sobie polatać, spróbować i tak dalej. Jeżeli ktoś chce się na tym uczyć latania w akro, nie. To nie jest dobry pomysł. No dobra, a co teraz z osobami, które chcą się nauczyć latania w akro i chcą latać dronami, powiedzmy, wyścigowymi, dronami tymi, które możemy sami zrobić, możemy też kupić gotowce. I teraz pojawia się pytanie u takich osób, co kupić? Czy zacząć od drona takiego małego, jak tutaj mam 2,5 cala, a może kupić CineWhoopa, tutaj jest akurat chyba 3,5 cala Protek, a może budować sobie 5 cali
I tu jest już multum opcji do wyboru. Możemy zacząć od maluchów, możemy zacząć od cinełupów, możemy zacząć od pięciocalowych, możemy też zacząć od long range'ów 7 cali. Moje zdanie na ten temat jest takie. Jeżeli ktoś chce się nauczyć w akro, to moim zdaniem najtrudniej będzie mu na początek opanować takiego malucha jak ten. Owszem, większość osób na różnych grupach, forach i tak dalej powie: zacznij od symulatora i kup sobie małego drona. Owszem, symulator jest dobrą opcją, bo możemy sobie sprawdzić, jak to się mniej więcej zachowuje i tu już nie jest ważne, czy będziemy latać na lift-offie, czy na Velocidrone, czy na czymś innym. Ważne, żebyśmy jednak w tym symulatorze przećwiczyli te kilkanaście, kilkadziesiąt godzin i wtedy możemy próbować, oczywiście w tym symulatorze musimy latać w akro i wtedy bez większego bólu możemy próbować latać dronami prawdziwymi, znaczy rzeczywistymi, które są w realu, latać w akro. I teraz moje zdanie, jeżeli chodzi o to, żeby kupować małego drona na początek do akro, to jest takie, żeby nie kupować. Ja wiem, że większość osób powie, że to jest małe, że części nie są drogie, ale nad takim dronem jest trudniej zapanować, moim zdaniem. Ja zaczynam od drona pięciocalowego. Owszem, to, że mówią osoby takie, że droższe są części do drona pięciocalowego, tak, silniki pewnie będą droższe, ale to nie jest koszt na przykład, że 2 czy 3 razy drożej. Tak samo tu, silniki też mogą się zepsuć, łatwiej jest też w tym małym zepsuć ESC, bo w tym na przykład jak latałem i próbowałem trybu Turtle Mode na trawie i trawa się wkręciła, no to rzeczywiście wtedy spaliłem te IO, które to jest, czyli FC i SC jest w jednym, no i wtedy musiałem czekać, zanim przyjdzie mi nowa część akurat z zagranicy. No i to było wkurzające przy tym dronie, bo jeżeli by to był mój pierwszy dron i musiałbym tyle czekać na części i zaraz od razu lutować, to byłbym naprawdę poirytowany. A przy dronie pięciocalowym nie było tak łatwo upalić ESC. W sumie mój pierwszy dron, którym latałem, nie spaliłem nigdy w nim ESC i naprawdę dużo przeżył. I to był dron pięciocalowy. Ja tego drona pięciocalowego brałem na pustą polanę, daleko od ludzi i tam ćwiczyłem. Polana była o tyle dobra, że jak spadł, to spadł w trawę, nie na beton. I te straty były dużo mniejsze. Przy moim pierwszym dronie FPV, którym latałem, nic nie połamałem. Jedyne co się stało, to zawiesiłem go na drzewie. Musiałem wzywać arborystę, który wchodził na to drzewo i mi ściągał tego drona, bo to była naprawdę wysoka sosna, a wtedy jeszcze no nie wiedziałem, że można było ustawić turtle mode, czy też próbować wlatywać drugim dronem. Nie miałem wtedy drugiego drona i też skill nie był ten, żeby wlatywać drugim dronem po pierwszego drona. Także przy dronie pięciocalowym straty, mimo tego, że dron powiedzmy sam w sobie był trochę droższy, no bo większa rama, większy silnik i tak dalej, ale to nie było tak, że dwa razy drożej i tak dalej. Tak samo ja teraz wszystkim powtarzam, jeżeli chcesz spróbować, a masz ograniczony budżet, kup sobie Nazgula. Nazgul kosztuje poniżej 1000 zł, oczywiście wersja analogowa, kupujesz sobie gogle za, nie wiem, 200-300 zł. No aparaturę tutaj warto akurat zainwestować, powiedzmy te 7 czy 8 stówek w coś lepszego, na przykład w TBS Mambo. TBS Mambo możecie kupić u mnie w sklepie, link w opisie. Także kupujemy wtedy dużo lepszą aparaturę, bo możemy wtedy ją wykorzystać do symulatora. No i wtedy też odczucia są trochę inne i ta aparatura zostaje z nami na dłużej. Dobra aparatura jednak to jest podstawa, no i łatwiej też jest sprzedać dobrą aparaturę niż kupując na przykład jakąś aparaturę, która w ogóle jest niechodliwa i każdy kto lata dłużej to od razu wie, że no ta aparatura nie jest do końca dobra. Każdy ją mija dużym łukiem. Także inwestycja w dobrą aparaturę, jakieś tańsze gogle, Nazgul i możemy lecieć, ćwiczyć sobie na polanie. Naprawdę te drony pięciocalowe jest ciężko rozwalić i moim zdaniem, jeżeli ktoś chce zacząć latać w akro, no to taki dron pięciocalowy jest ok. Oczywiście, jeżeli na przykład byśmy uczyli się na Proteku, no to tutaj jest dużo rzeczy do połamania. To jest ciężki dron, to jest mało zwinny dron. Oczywiście jest fajny do zastosowań takich latania gdzieś tam w pomieszczeniach, za motocyklami na hali, tak jak ja latałem. Dakty, no niby to są osłony na śmigła i tak dalej, no to nie są akurat dakty, tylko są osłony bardziej na śmigła. One pewnie chronią te osoby, w które możemy wlecieć, ale no tak naprawdę, jeżeli chcemy się uczyć, no to dronem pięciocalowym bez dakt idziemy na polanę, ćwiczymy. No i to jest tak naprawdę ćwiczenie dzień w dzień. Jeżeli ktoś tego nie złapie bakcyla i nie będzie chciał latać, to że będzie miał tego drona i tak mu nic nie da. To może mieć też drona DJI FPV i też się nie nauczy. Także moim zdaniem nie takie maluchy na początek, a drony pięciocalowe. Także to jest moje zdanie na ten temat. Mam nadzieję, że one dla kogoś będzie pomocne. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. No i też, jeżeli już latacie takimi dronami, to dajcie znać, jak wy zaczynaliście. Zaczynaliście może od
małego drona, a może zaczynaliście od czegoś większego, a może w ogóle już lataliście od razu dronem siedmiocalowym long range i na tym ćwiczyliście. Także to by było na tyle. Jeżeli podobał Ci się odcinek, no to zostaw łapkę w górę. Ja jak zawsze przypominam o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. Tam z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu, macie jak zawsze ceny specjalne. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!